Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Angelika Ziomek z serii Historie pachnące ogrodem. Truskawki. Lato w każdym z nas przywołuje różne wspomnienia. Jedni czekają na upalne dni i popołudnia spędzane na kąpielach w rzekach i strumykach, drudzy na smak lodów, schłodzonej lemoniady i zapach świeżo skoszonej trawy. A jeszcze inni na ten moment, kiedy mogą poczuć gorący piach pod swoimi stopami spacerując przy brzegu morza. Dla Antka żadne z tych przyjemności lata nie są aż tak bardzo ważne, jak to jedno jedyne. Truskawki. Kiedy tylko babcia z dziadkiem zaczynają oczyszczać ogród po zimie i przygotowywać ogródek warzywny do wysiewu nasion, Antek wie, że rozpoczyna się ogrodowy sezon i za około 3 miesiące znowu będzie mógł cieszyć się smakiem truskawek. Mimo, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że uprawa warzyw i owoców wymaga dużej cierpliwości, stale pyta, kiedy wreszcie będą truskawki. Babcie nawet bawi to dopytywanie, i czasem trochę się droczy z wnuczkiem, mówiąc, że w tym roku chyba ich nie będzie, że może zapomniała wysiać. Ale tak naprawdę w tym ogrodzie o wysiew truskawek wcale nie trzeba się martwić. Od lat rośnie ich mnóstwo naprzeciwko warzywnika. Zresztą Antek też nie da się nabrać na te żarty. To pierwszy sezon, w którym tak bardzo zaangażował się w uprawę ogrodu. Pomaga dziadkowi kosić trawę, a gdy ta wystarczająco dobrze wyschnie, ściółkuje nią ziemię wokół truskawek tak, aby nie zarosła chwastami. Okładanie gleby skoszoną i suchą trawą ma jeszcze jedną zaletę. Zmniejsza parowanie wody, dzięki czemu ziemia jest dłużej wilgotna i nie trzeba aż tak często podlewać sadzonek. Dla Antka wszystko w ogrodzie wydaje się być fascynujące. Pamiętasz, jak na początku wiosny obserwował jedynie ptaki z parapetu kuchennego okna? Teraz? Teraz cieszy się małymi białymi kwiatami, które pojawiły się wreszcie na krzaczkach truskawek. Przyszły już naprawdę ciepłe dni. Codzienny obchód ogródka Antka w towarzystwie babci lub dziadka to już codzienny rytuał. No i są wreszcie dorodne truskawki, które chłopiec razem z babcią właśnie zbiera do wiklinowych koszyczków, wybierając jedynie te czerwone i najbardziej dojrzałe. Dziś chcą wspólnie przygotować domowy koktajl z truskawkami, odrobiną cukru i kwaśnym mlekiem. W dodatku w otwartym piekarniku studzi się już drożdżowy warkocz, czyli tak zwana chałka z kruszonką upieczona przez babcię. Ech, świeżo ukrojona kromka popijana takim koktajlem zapewne będzie smakowała wyśmienicie. Jest jednak jedno pytanie, które Antka od kilku dni nurtuje i nie daje mu spokoju. Korzystając z okazji, że jest przy nim babcia, postanowił u niej poszukać odpowiedzi. Babciu, jak to się dzieje, że truskawki wyrastają z niczego, że, no wiesz, że nie wysiewamy ich nasion na wiosnę, a one i tak w naszym ogrodzie rosną każdego lata? Zapytał. Antoś, to nie jest tak, że one rosną z niczego. Truskawki to byliny, dlatego... Byliny? A co to są byliny?
Przerwał Antek babci w połowie zdania. Byliny to rośliny, które żyją dłużej niż 2 lata. To rośliny wieloletnie. A, czyli truskawki rosną przez wiele lat. Ale jak to jest możliwe? Przecież przychodzi jesień, potem zima. Antka wyjątkowo zainteresował ten temat. Nic dziwnego, skoro truskawki to jedne z jego ulubionych przysmaków. Na szczęście babcia zna odpowiedzi chyba na wszystkie pytania związane z roślinami w ogrodzie. Antoś, zacznijmy jeszcze raz. Posłuchaj. Truskawki, podobnie jak poziomki, są bylinami, czyli roślinami wieloletnimi. Dopowiedział Antek. Tak. Oznacza to, że wystarczy raz wysiać ich nasiona lub wsadzić małą sadzonkę, by ta odpowiednio pielęgnowana zimowała bezpiecznie w ogrodzie nawet przy silnych mrozach i pod warstwą śniegu. Można powiedzieć, że wtedy taka roślina sobie śpi, jest w stanie spoczynku, ale wraz z nadejściem wiosny odradza się, rośnie, potem kwitnie i znowu wydaje owoce. Mam pełny koszyk, babciu! Wykrzyknął chłopiec, przerywając spontaniczną lekcję przyrody. Zerwał się natychmiast i już chciał biec w kierunku domu, ale babcia poprosiła go, żeby pomógł jeszcze swoimi drobnymi rączkami uzupełnić jej koszyk. Kiedy nazbierali już wystarczającą ilość owoców, wrócili do domu, umyli je pod bieżącą wodą i usunęli szypułki, czyli znajdujące się na truskawkach listki. Babcia otworzyła drzwi spiżarni, weszła do środka i przesunęła skrzynię z jabłkami, by mogła dosięgnąć do regału, na którym znajdował się blender. Antek w tym czasie przesunął niewielki drewniany taboret do kuchennego blatu i stanął na nim, by być nieco wyżej. Babcia zawsze pozwala mu wrzucać do misy blendera owoce i obserwować, jak mieszają się z kwaśnym mlekiem i cukrem. Radości jak zawsze nie było końca. Wesołe dźwięki przywołały do domu nawet dziadka pracującego w swoim warsztacie. Babcia pokroiła ciepłą jeszcze chałkę, nalała koktajl do ulubionych kubeczków i razem cieszyli się jednym z najlepszych przysmaków lata. A czy ty lubisz truskawki? Może i tobie uda się przygotować wspólnie z rodzicami truskawkowy koktajl?